A więc dzisiaj randomowo o 10 EA dało paczkę 84 plus razy 10 powtarzalną, jak i mamy też 85 plus razy 10 do zrobienia 5 razy. Odpaliłem porannego streama i postanowiłem, że tylko na tym streamie będę otwierał paczki. I udało się trafić kartę o wartości 10 milionów. Prawdopodobnie najlepszego środkowego obrońcę w grze. Także zobaczcie same najlepsze paczki, jakie udało mi się otworzyć na porannym streamie. Ale sobie to będę nagrywał, bo wiecie, może coś wpadnie ciekawego. Powtarzalne paczki są, także cieszmy się. Że ja trafiam Ljungberga. O, i to Futisa Ljungberga, nice. No to teraz to będzie leciało, co? Teraz to będzie leciało. Francja, Esien. Ej, kar, nie, to... Ej, Nkunku, co jest? Paczka po paczce. Ej, what the fuck hell? Dobrze to zacząłem nagrywać. No jest, 200k, spoko, jak na ten etap gry. O, Cody Gakpo. Ikona, ej, Hierro znowu, kurde. Fajnie, fajnie, ten Hierro, powiem wam, nie taki zły. Mi się to całkiem nieźle nim gra. O, i Mateusz. Dobra, lecimy dalej. O, o, De Jong? Nie. Jezu, myślałem, że kurde, myślałem, że Hulit. Dobra, kolejny pik 92 plus. Dobra, Courtois bierę. A to chyba Karas 93, nie? A nie ten Gotege. Ta. Ty, pojedynczy walkout. Czekajcie, mamy Mindę. Tak, to jest Mindę. Co to jest? To jest Mindę. Ale fajny herb w ogóle. I Adama! Ale przepaliłem duplikatów. Dobra, zobaczę. Pik 92 plus. Uwaga. O, João Félix, spoko. O, ty nawet szczerze nie wiedziałem, że on leci. Fajnie, TV66. Nie miałem pojęcia, że ta karta leci, nie? Adama! Dobra, kolejny raz Adama Traore Futis, fajnie. O, jest! Mamy! Laurent Blanc! Tak jest, proszę państwa, Laurent Blanc! I to jest karta do pierwszego składu od razu. No, Hierro, fajnie, dobra. Co tu będzie? Może akurat jeszcze jakieś wzmocnienie? O! Ej, wy mnie naprawdę znienawidzicie, wy mnie naprawdę znienawidzicie, nie? 10 milionów końców, dobra, i liczyć. O Boże. No to jednak ten Blanc chyba se długo nie pograł. Trzy czarne multiple już jadą? O, Vini wleciał właśnie. O, jeszcze Hierro. O, Brazylia, ja skipnąłem, może Vini? Ja, Rafinha 97, też dobrze. Dobra, i pik 92 plus. Przed chwilą Van Dijk, a teraz... Weźmy sobie Kimisia, żeby nie bawić się w duplikaty jeszcze teraz. Proszę, proszę o jedną kartę. Mamy też tego. Mamy też oczywiście Ljungberga. I mamy też Kante. Ale to jest ten Kante na Futis. Kurde. O, Risse. Ej, i to jest... Oj, to jest fajny traf. Bo ten skurczybyk jest niesamowicie duży w grze. Ja nie wiem, czy to nie jest karta do pierwszej jedenastki. No dobrze, a więc wiecie już, że trafiłem w Virginię, Van Dijk'a 99, Spika 92+. Bo widzę, że tutaj kilka pytań się pojawia. Tak wygląda składzik obecnie, mamy 7 kart Footies, no bo gramy te zadania. Dodatkowe Foot Champions. Daliśmy też teraz Blanc zamiast Rudigera do składu. No i co, no chyba trzeba to przetestować. Trzeba przetestować, jak będzie chodził i Van Dijk, i Blanc. Dobra, zobaczmy, składzik rywala. Okej, okay, jest Vini też, Adamuś. Gach pototy. Kylian, o kurde, chyba mogłem normalnie. I dobra, dobre podanie. Nice. I ten Todibo, kurde, chyba nie jest taki złym obrońcą. W ogóle bardzo dużo obrońców dali w tym tygodniu. O, dobra, piła do Gakpo. Ale Laurent Blanc, ładnie. No, Laurent Blanc to też kozaczek, jakich mało. Dobra, ej, bo na razie Laurent Blanc przejął tutaj stery. I tracimy pierwszego gola. Niestety, 1-0 dla rywala. Niedobrze. I zobaczmy Fanda! Znaczy panie Van Dijk, tylko oczywiście Erling Haaland! Co za przewrota, nice! O, zobaczmy, patrzcie, patrzcie, no patrzcie co Van Dijk robi, nie? Czy to jest jakiś scam ta karta? Czysto. Ja Abedi Pele. Jest, dobra, obronione. Okej, okay, zobaczmy. Abedi kontra... Wow! Dobrze, nie ma, myślałem, że to jeszcze złapie. Dobrze do Haalanda, Haaland dobrze do Kamavingi, Kamavinga. Szkoda, że Kamavinga nie ma nic do strzelania, kurde. Karny, no wywal się Kamavinga, wywal się, widzisz, jakby się wywalił, to by był karniak. Kafu, czy on będzie nim próbował strzelić? Nie, Jezu Van Dijk, ale to jest petarda, nie? I Mbappi, ojojoj, no te jego power shoty, jak już się wymierzy, to nikt nie ma szans, nie? Ale piła Vini, ale się przesunąłem. Dobrze się przesunąłem tym bramkarzem. Ja pierdzielę.
I teraz, o Jezus Maria. No i to jest to widzowie, nie? I teraz. Skurczybyk, specjalnie tak zagrałem. Nie to, że chciałem na karnego, ale chciałem go minąć. A on długim paznokciem, którego nie ściął rano, mi zabrał piłę, no. I Huli, czy to będzie wejście smoka? Nie, szkoda, w sumie wiecie co? Trochę chyba skopałem. Dobrze, Blow, ja pierdzielę, jaki... Ale ja mam obronę teraz. Jeszcze Hulit. Haha, no pewnie, że tak. Dobrze, to mamy trochę 10x8, 4+, ale mamy też trochę wymian. Zobaczmy. Najpierw wymianki. Teraz mamy kartę Footies i mamy Nkunku. Aj, duplikat Nkunku. Dobra, mamy 17 paczek 10x8, 4+, sporo. Wydaje mi się, że z 3 piki 92+ tego zrobimy. Ale też trzeba trochę odbudować klub, bo nie ukrywam, że troszeczkę kart poszło na to, by to wszystko zrobić. Pierwszej mamy Rudigera, Barelle. O, i mamy Rice'a. Pierwszy raz Rice'a trafiam. Argentyna, Esio, no to już wiadomo, że nic ciekawego. Ale trzy tocy wleciały, git. I mamy... nic. Dobra. O, chyba ikona Footies to będzie. Tak, ikona Footies, tylko jaka? Pierwszy jest Jamie Vardy, proszę. Beckham, dajcie mi tego Becksa. Becks by był ekstra. Ale czy dostaniemy? Uwaga. Ja stawiam, że Blon. Jerro, dobra, zapomniałem o nim, że on mi już chyba 5 razy poleciał. Zobaczmy, czy uda nam się coś trafić tutaj. Choć dzisiaj wiadomo, że już było nieźle, nie? Ale może być lepiej. Ale może i jest lepiej, bo jest Kiwior. Dobra, zobaczmy. Brazylia, napastnik. Nie. Footies? Nie. Bo o nie świeci się na różowo, to już wiem, że nie jest Footies. Ale jest Alberto. Jezu, ale to chyba jakieś gówno, to jakiś burzowy będzie. Dobra, zobaczmy dalej. Hiszpania, bramkarz, to wiadomo, że można skipa zrobić. To jest bramkarka z Atletico. Kurde, fajnie, że dużo toców leci. A w środku, ale jest Cantona, jest Muslera. Dobra, weźmy, zrobimy, żeby ostatosta mnie nie obwiniał, że quicksiluje tocy. Dobra, zobaczmy. Ekwador, Pepe, to jest Minda. Kurde, ej, jeszcze nie było topowego trafu dzisiaj. Ikona, ale może Footies? Nie, ale jest Bobby, nice. I Halandzik, nice, nieźle. Dobra widzowie, a jeśli wy zastanawiacie się jak, bo ja w sumie szybko zrobiłem te paczki 8x4+ × 10. Jeżeli używacie Paletoolsa, to zapraszam was na Instagrama, bo tam dałem wam na story całego template'a, jak szybko robić te właśnie wyzwania. Ale promocja, a my trafiamy Lucasa Hernandeza. I o kurde. Dobrze, i kolejny pick. Uwaga, uwaga, może jakiś Neymar, może jakiś Cristiano. A może coś jeszcze ciekawego? O, Fabian Ruiz. Dobry, dobry foderek będzie na Maldiniego, jeżeli wyjdzie. Dobra, kolejna paka, dwie paki do końca, zobaczmy. Niemcy, napastnik, Lipsk. To na pewno nie jest Werner. I mam, o Jezu, jakie słabe paczki. I dobra, to sobie przepalimy gdzieś zaraz. Dobrze, zobaczmy. Warsaw Bulls z naszymi rywalami. Schmeichel, Carvalho, Saliba, którego strasznie nie lubię. Ronaldinho, Drogba i Haaland. Oj, no to chyba wiadomo, jak ten mecz będzie wyglądał. Jeszcze ma Karszawi na LO. Także, no może być to dosyć taki meczyk jednolinijny. Aha. Super. Dobra, na razie mi się podoba to w tym rywalu, że ma Dinio i próbuje się nim bawić. I to jest fajne. Znaczy, to była oczywiście pierwsza minuta, ale mam nadzieję, że trochę jednak pokaże sztuczek Dinio, nie? No zobaczmy, Kamavinga. Super piła na Erlinga. Erling, gościu się przesunął, mój Erling się trochę dłużej składał. No nieźle się rusza na razie rywal. Dobra. I De Bruyne, nie ma, szkoda. I De Bruyne, dobrze to Van Dijk'a, trochę za bardzo chyba zaufałem. Wow, i to było to, i to było to, i teraz do Erlinga. Hochlanda, kurde, myślałem, że... Czemu ten Mbappe taki opóźniony jest, o co z nim chodzi? Dobrze, 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 gościu, za bardzo się tym bramkarzem, za bardzo chyba tym bramkarzem. O Jezu, 3-0, dobra. Mamy winka, widzowie, mamy winka. Ale pojechaliśmy. Nie, jednak nie mogę sobie bilansu doliczyć, szkoda. I Mbappi. No i 4-0 i to jednak jest koniec. Schmeichel, Alaba, Blom, okej, okej. Jeszcze Butra po Evo, Ginola, fajny zespół, bardzo solidny. Kurde no, on nawet tym Blow nie był, nie? On sam, nawet już wiadomo jaki to jest mecz. A my zobaczmy. I Mbappe, pięknie. I to jest gol z dedykacją dla Don Vito. Dobra, kurde, ale to było takie podanie z potencjałem, ale niewykorzystanym. Ajajaj, szkoda.
I Mbappi nie ma. Taka akcja, kurde, trochę rozegrania było. Nie, gościu gra dziwnie, ale gra skutecznie bardzo. To nie będzie fajny meczek. Tym bardziej, że mu piłkarze sami presują w tym meczu. Widzicie? Alaba. Widzieliście to? Alaba sam. Alaba sam. I dobrze, że to obronił. Jezus. No mówię, gościu gra mega dziwnie, ale on gra tak skutecznie. I Sava! Nie no, nie wiem co ja odwaliłem tam, nie? Ale wstyd trochę, że tego nie wykorzystałem. I zobacz! No ty no przesada na razie, nie? Gościu gra skutecznie, ale ma też farta. Najgorsze jest tak, że jak już kilka razy mi nic nie, coś nie wyjdzie, to już później nie mam zaufania za bardzo od tych piłkarzy. I no! Ha! A mi się piło odbija, no. Siema. Nie, to by... Nie. Jakby Butra strzelił mi z główki. Mówię, to jest ten mecz, w którym jesteś lepszy, ale nie wygrasz. A, i bez spalonego. To jest to. I Haaland jest, dobra, 2-2. 3-2, super. I nie ma. I Van Dijk nie ma. Dawaj, De Bruyne. Super piła. No fajnie, że mi dałeś, nie? Nie no kurde, powiem wam, meczek z kategorii jesteś lepszy, ale no nie wygrasz tego meczu, bo piłkarze rywala grają lepiej. Chociaż szczerze, nie spodziewałem się, że ma 10 strzałów. To muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że ma 10 strzałów, bo po przebiegu bym w życiu tego nie powiedział, nie? Ale dobra, no. Dobra, to może jednak nie jest taki zły, jak mi się wydaje, ten gościu. Dobra, teraz. Garincha dawnie, no. Karny, coś jest, dobra, gościu się... Dobrze. 3-3, remisik mamy, brawo turę. Mówię, gościu ciekawy jest, bardzo jest gościu ciekawym graczem. Między innymi przez to, że zawodnicy sami presują mnie, ja tego nie kumam, nie? Jak to jest możliwe? I Mbappi, dobrze, jest, 4-3. Fajnie, wracamy. Dobra, i Haaland! Dobra, to już jest koniec chyba, nie? Chyba mamy to, 5-3. Tak jest, pięknie. Może akurat, uwaga. I czekam do 19, mamy Futisa. Kante? Nie, Ikona, dobra. Kto będzie drugim? No, to nie będzie Beckham, ale będzie to Berbatov 96, kurde. Dobra, pierwsza paczka i był Futis. Zobaczmy, co będzie w drugiej. No, Totsik, wracamy do normalności. Hiszpan, uwaga. O Jezu, Brazylia. Może jakiś Vini? Nie. Tutaj w ogóle jakieś coś słabego. Przepraszam, dużo duplikatów. Trzeba będzie tego Maldiniego, jeżeli będzie o 19 zrobić. Zobaczmy, jeszcze jedna paczka w nagrodę i mamy Anglika na Esio, czyli Marka Głechiego albo Campbella. Dobra, te karty zostawiasz na 19. Dobra, zobaczmy, pik 92 plus przed 19. Może akurat coś ciekawego wpadnie. Uwaga. Dobra, Oblak pod przepałę. Dobra, mamy godzinę 19, zobaczmy co się tutaj mamy. Ulepszenie Futis 1-4 to było, znaczy drużyna 1-4. Co mamy? Czy jest ten wypragniony przeze mnie Paulo? Co za idioci. Jak tak można zrąbać hype na kartę? Ja pitole, ale to spierdzielili, nie? Jakie to są kasztany. No to ja też wolę blą. O kurde, a ten Team Cahill na eśpeku? Ma szopa, ma power shota, ma potężną główkę, ma 99 fizyczności, 98 strzelania. 5 na... Ej, ten... ja nie wiem, czy ja tego Teama Cahilla nie zrobię. Nie jest to błąd. Ikona wielkich nazwisk, pisze wszystko dobrze w tym, nie? Ja się tak nastawiałem na Maldiniego, ale Futis! Ja tyle kart przygotowywałem na tego gościa, ale nie w tej wersji chyba. No chyba, że go w tej robić. No ale nie wiem, czy Blow nie jest lepszy w takim przypadku. Także widzowie na YouTubie, pamiętajcie, żeby wpadać. Dobra, zostawcie suba i łapkę w górę.